Pan się dobrze czuje. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Nasze winy. Na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowania, grzechów odpuszczenia, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny. Amen. Fundacja Życie i Rodzina zorganizowała kolejny już publiczny różaniec w intencji zatrzymania aborcji. Wolontariusze, sympatycy, wierni przybyli na miejsce, aby pomodlić się za mordowanych, niewinnych, nienarodzonych, którzy padają ofiarą bezlitosnego systemu wdrażanego przez rządzących Polską. Po raz kolejny spotkaliśmy się z atakami słownymi i fizycznymi, a policja w Poznaniu udowodniła, że działa wybiórczo i pobłażliwie wobec lewicowych agresorów. Za wszelką cenę pokazać, co jest przydatne. Aborcja tak, ale pokazywanie jej skutków. To jeśli nie mężczyzna, silny cech stawać po stronie najsłabszych. Im więcej prawdy głoszonej przez naszych wolontariuszy, tym skowyt zwolenników aborcji był głośniejszy, a piana i coraz większe ilości żółci pokazywały, jak bardzo nienawidzą i nie rozumieją istoty życia. Są w stanie odczuwać, to dużo ich już nie jest. Proszę nie odzywać się do mnie, pan jest zagrożenie z życia! Jeszcze tabletki chodzi do komplikacji, które wywołają hospitalizację. Tabletki aborcyjne. Holenderskie Stowarzyszenie Opieki Pediatrycznej w ciągu ostatnich 5 lat do szpitali i trafiło niemal 40 000 kobiet, które doświadczyły poważnych komplikacji życiowych do aborcji. Przeglądamy aborcję wielkiej Brytanii nie była możliwa bez przestrzeni poparcia naukowego. Jednak w marcu 2020 roku minister zdrowia... Tak, w internecie można znaleźć wszystko. Ale prócz wydzierania się, niszczenia własności prywatnej i wiecznego, niestabilnego emocjonalnie i roszczeniowego kapryszenia, interesuje was prawda? Gdybyś spędził 10 sekund na googlowaniu, wiedziałbyś, że protokół z Groningen doprowadził w Holandii do systemowego mordowania noworodków. A wystarczyło 10 sekund, aby to sprawdzić. Źródło zażycia środków aborcyjnych w 17 kobiet dochodzi do komplikacji, które wymagają hospitalizacji. Tabletki aborcyjne uśmiercają dziecko, a w niektórych przypadkach nieodwracalnie uszkadzają ciało matki. A, czyli pytacie, ale odpowiedzi nie chcecie. Ja bym mogła skorzystać, tam Państwo naklejają naklejki, o właśnie się chwalą na obiektach publicznych. Pan policjant w Warszawie mówił, że jest to nielegalne naklejanie. Że naklejanie jest nielegalne na miejscu. Tak? Aha, czyli legalnie można naklejać naklejki w miejscach do tego nieprzeznaczonych, tak? Jak Pani się czuje urażona, to proszę zgłosić. Ale to nie jest kwestia urażenia, tylko jakby przestrzegania prawa. Jak Pani się czuje zgorszona, to proszę... To nie jest kwestia też zgorszenia, tylko przestrzegania prawa. Czy można, czy nie można? To bym chciała uzyskać informację od policji, czy można naklejać naklejki na słupach, może w takich miejscach? No, na słupach nie można. Nie można, a tam Państwo nakleili. Gdzie? Tam. Jaką nakleili? Nawet nie wiem, się nie przeglądałam, tylko wiem, że nakleili. No właśnie, ale nie Pani jak nakleili. A co to ma znaczenie, jaka to jest naklejka? To ma to znaczenie? O kwestię naklejania naklejek na słupach, na różnych takich... Wykroczenia. No. Czyli jest wykroczenie, tak? Czyli można to po sobie, nie wiem, spisać, zatrzymać, się powiedzieć. Tak. Wylegitymować. Nie znam czynności spisania. No to wylegitymować, to wszystko jedno. To wiem, które jedną to nagrane, tylko oni chyba poszli w międzyczasie, jak tutaj dyskutowaliśmy. No to teraz mają godzić, tak? No nie no, jak do pana podeszłych zaczęliśmy rozmawiać, to oni tam jeszcze stali. No. Za nami nie stoją molochy wielkich ideologicznych koncernów. Za nami stoją normalni ludzie, którzy wyznają najpiękniejsze wartości. Życie zaczyna się od poczęcia. Są dwie płcie. Aborcja to morderstwo. In vitro to eugenika. Eutanazja to ludobójstwo. LGBT to ideologia. A młodych ludzi trzeba z niej ratować. Ratuj życie.